Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. To musiał być jakiś... Czekaj. Wiem! Z Dawidz. Co? Nie? Ile razy jego zespół dotarł do finału? Byłeś na tym meczu, Romek. To znaczy... Więc jeśli byłeś na tym meczu, to był jeden mecz, tu trzeba... Raz. Kompromitacja prowadzącego. Kokorin, dobra, Kokorin, komputer. Oj, poraziło. Witam Was serdecznie w teleturnieju piłkarski Quiz pod napięciem. Nie tylko testujemy wiedzę piłkarską, przypominamy, ale razimy również niestety prądem o dużej wartości, 220 V. Witam serdecznie. A ile jest w gniazdku? No różnie bywa, w moim na przykład nieraz nie ma. Słuchajcie, witam obie drużyny, przypominam o tym rażeniu prądem. Witam że także człowieka, który tutaj czuwa nad bezpieczeństwem grających. Grzegorz. Licencjonowany ratownik medyczny, pan Grzegorz. Witamy bardzo serdecznie, panie Grzegorzu. Szanowanie. Przypominamy 20 pytań, 4 kategorie i zobaczymy, który z tych super teamów, bo są tutaj same gwiazdy obok mnie, okaże się dzisiaj lepszy. Robert Podoliński oczywiście i Tomasz Smokowski. Ja bardzo liczę na twoją dużą wiedzę, bo wiem, że jesteś wielkim fanem historii. Ale to jest podobno quiz piłkarski, niestety. No. My się obawiamy tego typu. Wiesz, co mi powiedział? Jeśli chodzi o wiedzę historyczną piłkarską, zatrzymał się na 38. Ja się czuję jak w grze o tron, bo liczę na smoka. I druga drużyna, Michał Pol. I oczywiście Nestor naszych komentatorów, Dariusz Szpakowski. Siadłem tak akurat między Tomkiem Smokowskim i Dariuszem Szpakowskim. Pamiętam, pracowałem kilka lat w telewizji publicznej i przypomina mi się jedna historia, kiedy już odszedłem z końcem 1994 roku do Kanal Plus. Zostałem zaproszony jeszcze przez ludzi z redakcji TVP na taką imprezę bożonarodzeniową, która była lekko nakrapiana. No i impreza się tam toczyła. Część ludzi już wybyła. Nie pamiętam, Darku, czy jeszcze pozostałeś wtedy, ale Sylwester Grzeszczak, który był tam taką osobą, która decydowała wszystko. Mówi tak, kolego Durda, kończy się nam już zapas tego, skoczcie do pożywczaka tam niedaleko Woronicza. Ja wyszedłem stamtąd, a wracając zapomniałem, że nie mam już tej wyjściówki wtedy. I myślę, przypomniałem sobie, że można wtedy było, jeszcze nie było tego wysokiego budynku, tego nowego wysokiego budynku, że można było obejść od tyłu i przez płot przeskoczyć. Ja z tą butelką wódki, tam taką 0,7, podchodzę do tego płotu, zakładam nogę, w pewnym momencie spodnie pękły kompletnie i rozeszły mi się na ten. Także ale butelka była cała. Butelka była cała, to na pewno. Uratowałeś. W tej redakcji stałem takim jakimś swetrem się tam poruczonym od Wesla Grzeszczaka, się okutałem i tak dalej. Ja myślę, że wtedy już nikt nie zwracał na to uwagi. Ale szacunek, bo są tacy, co po odejściu by powiedzieć, dobra, już idę, zaraz będę, przyniosę. Ale na redakcji, bo też mogłaby mnie zaprosić, różne pożegnania. No tak, skończyło nam się to, co było. Tak to wyglądało, ale w każdym razie moje spodnie w związku z tym ucierpiały mocno. Słuchajcie, no, panowie, zaczynamy. A zatem tak. Pora późna, czasu mało. Zaczynamy od Ekstraklasy i reprezentacji Polski. Pytanie od widza pana Karola z Międzybrodzia Bielskiego. W 2004, 2005 czy w 2006 roku, kiedy nastąpiło przejęcie licencji Amiki Wronki przez Lecha Poznań? 3 lata do wyboru, 2004, 2005 czy 2006? Dawaj, o 3 lata się można pomylić. Pamiętasz? Coś, ty strzelamy, no strzelina w Baltimore. Niech strzelają, co? No to dawaj, no, dawaj, ładuj. No to już, no to się boisz, no. 2006. Dobra odpowiedź. Co na to komputer, uwaga? Ważnie. Wiedziałem. Tam tego wózka nie pociągnę. I mamy punkt. Nie ma za co, nie ma za co w ogóle. Bo od razu widać tyle. Wow. Tak widać, że ty się ocierasz o wielki świat. Ach, daj taki pokaz siły, taki gol strzelony w 52 sekundzie meczu, jak Paolo Maldini w Stambule. Panowie, pytanie drugie. Z kim reprezentacja Polski zagrała na inaugurację Mistrzostw Świata w 1970. No kurde, i teraz co, czwartym czy ósmym? No. Skąd wiesz? Ela. Ale czekaj. Prąd mnie kopnął. A jeszcze nie. Na pewno nie. No, się no. Albo skurczył. Albo może być 78. No może żeby chciał Argentyna albo RFN. Z kim reprezentacja Polski zagrała na inaugurację Mistrzostw Świata w 1970? I? No nie wiadomo. I? No nie wiadomo. No. Strzelać. No i którym? I? No. Albo Argentyna, albo RFN. 97. Albo Argentyna, albo RFN. Dawaj z Argentyną ładujemy. Dobra, ty jesteś Argentyna, ja jestem RFN. Gramy ten. 3-4. 3-4. 3-4. One-minded. 3-4. Argentyna. Nie. W 1970 komputer...
Już komputer pokazał. A, czyli jednak tak RFN. Z RFN. Uznana byłaby także odpowiedź, tu mam podpowiedź Niemcy, a więc nie tylko RFN. No tak, no bo to... Jeśli chodzi o krytykę tego meczu 0-0 NRF, po jakiej? Niemiecka Republika Federalna. Po bezbarwnej. Po bezbarwnej, kapitalnie. To więc 0,1 punktu dla was. Więc 1-1. 1-1. 0,7 tego punktu, no jak było niesione przez błoto. Czasami stosowanie niskiego pressingu też tak, daje... Się trochę nie im poniosło. Nie dajmy im dojść do głosu w ogóle. Spaliłeś, posłuchaj, wyszedłeś na spodę. Ty nawet w papier nożyce nie umiesz wygrać. Panowie, słuchaj, teraz kolejne... Nie denerwuj swojego partnera z zespołu. Tranquilo. Od razu jest konflikt w drużynie. Słynę, no, słynę. To jest kapitanem. Ja z nim nie gram. A jeszcze nie było nigdy zmiany partnerów w trakcie. Tak, właśnie. To nawet źle brzmi. Panie to redaktorze, prawda. Ja dziękuję. Bobo, chciałbym, żebyś był taki, wiesz, czujny w... Front pick-up, nie, to zegarek. Awans. Jedziemy. Zegarek. Jedziemy. 1-1. Panowie, kolejne pytanie z tej kategorii Ekstraklasa i reprezentacja Polski. Dariusz, ale nie Szpakowski, tylko Dziekanowski, Jan Furtok czy Andrzej Iwan. Który z tych napastników nie pojechał na mundial w 1900... O kurde. I teraz zobacz. 80... No właśnie, za szybko. W 86 roku. Że poszło jeszcze raz nazwiska. Dariusz Dziekanowski, Jan Furtok czy Andrzej Iwan. Który z tych napastników nie pojechał na mundial w 1900... Tyle było pytania co zadałeś. 1900... Nie mów. Ja wiem. Dziekana nie było, Furtoka też nie było. To musiał być 86 rok. I Furtok, Dziekan na pewno pojechał. Tak, ale... Furtok moim zdaniem też pojechał. To może Iwana nie było wtedy. Coś chyba tak. Bo Iwan pojechał na 7-8, 8-2. No to dawaj. To ryzyk fizyk, no. Niech oni mówią, a potem my podamy nasze typy. Wasze typy podacie. Moim zdaniem chodzi o 80... Chodzi Andrzej Iwan, 8-6. Tak, tak, to jest nasza odpowiedź. To jest nasza odpowiedź. A ja bym postawił Dariusz Dziekanowski, 82. Albo Dariusz Dziekanowski, 82. A tu jest Andrzej Iwan. Chodzi o rok 86, to stywują pytanie. Boczku! Teraz przyjaciela. Tak, teraz jesteś przyjacielem. Ja wcześniej też byłeś, tylko który nie zna odpowiedzi. Ze mną przegrać, tak wygrać. Jestem poganiany, panowie z reżyserem. Dobra, ora, jedziemy. Kolejne pytanie z kategorii Ekstraklasa i reprezentacja Polski. Pytanie od widza Kacper Zrojewa. Pozdrawiamy Kacper. W eliminacjach do Mistrzostw Świata 2010 roku Polska zajęła przedostatnie miejsce w grupie. Wymień minimum 3 drużyny, które nas wtedy wyprzedziły. No nie, no wiadomo. Słowacja. Słowacja, pamiętny mecz w Chorzowie. 2010. Ukulele. Dobra drużyna. To był Loben Hacker, tak? Ukulele, taka z południa do Europy. Nie wiedzą, rzeźbią. Bośnia. Czechy, Grenlandia i... Słowacja. Grenlandia i Irlandia. Irlanda. Przegraliśmy 1-3 przecież. I wyprzedziliśmy chyba... Holandię. Nie, ale trzy podają. Czyli wymienia Słowacja i Irlandia. Irlandia Północna. Słowacja, ale trzy minimum miały być. No i wymienili. Dobrze, Czechy, okay. Słowacja, Irlandia Północna. Komputer? Kogoś kopnie pro. Tak. Mamy zatem wynik 2-2. Jeszcze emocje. Słowenia jeszcze. Słowenia tak. Słowacja, tylko Słowenia. Tak, dodać można było jeszcze Słowenię. 4 drużyny. Mariborze, słynne twoje przemówienie, które cały czas krąży po internecie. Najbardiej podsumowujące. Ostatnie pytanie z tej kategorii, panowie. Mistrzostwa świata, tak? Się teraz, bo jest długa lista. Pytanie od widza znów Kacper Zrojewa. A więc tak, uwaga. Wisła Kraków, Legia Warszawa, Lech Poznań. Który klub z tych trzech miał najwięcej przedstawicieli w kadrze reprezentacji Polski na mundialu w 2006 roku? Który klub miał najwięcej... Patrz pan! Czekaj. Dzwonią do ciebie z Juventuru. Tak, właśnie. Pan Kacper mówi, Badalona. Że jednak... Juventus Badalona. Dobra, powiedz teraz jeszcze raz przeczytaj to pytanie. Wisła Kraków, Legia Warszawa czy Lech Poznań? Który klub z tych trzech miał najwięcej przedstawicieli w kadrze reprezentacji Polski na mundialu? Ja do dzisiaj pamiętam, jak Kosa, Szynek chodzą i nakręcają przed meczem z Ekwadorem. Nie przeciągajmy tego. Wisła Kraków. Tak, jak się coś wie, to po prostu trzeba być pewnym. Wisła Kraków i są to panowie Waszyński, Sobolewski, Dudka i Paweł Brożek. A Kosa? Kosy nie było? Nie. Ale tak, Kosowski już wtedy mógł reprezentować. Akurat Kosy brakowało. Ale wtedy, bo Kosa mógł pojechać już wtedy. Southampton czy coś tam. Pierwsza kategoria dobiega końca, ale oczywiście kończymy ją tradycyjnie. Pytanie. Kosiu, ja cię strasznie przepraszam, cię zamieszałem w to w takim razie. Kosiu, ja cię bardzo... Gdzie tu jest? A mi cię brakowało, Kamil, po prostu. Nie, on tam był, tylko że już jako piłkarz innego klubu. Tak. Może ci pytania ładnie. Pytanie z cyklu Kim jestem? Uwaga, pytanie do państwa. Grałem na pozycji pomocnika. Najwięcej występów w Ekstraklasie zanotowałem w barwach Wisły Kraków.
Wystąpiłem w reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata w 2006 roku. Występowałem także w klubie Ligi Tureckiej Trabzonspor. To jest dla widzów? Simsik. Tak oni mówili, wiecie, tak oni mówili wtedy w Turcji. Simsik. 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 Trudno im było wymówić nazwisko. No już państwo się domyślacie. Oczywiście Mirosław Szymkowiak. Opis częściowo pasuje również do Pawła Broszka, ale on nie jest pomocnikiem. No właśnie. Brawo, Edziu. To tyle, jeśli chodzi o podsumowanie pierwszej kategorii, po której zespół Robert Podoliński, Tomasz Smokowski nieznacznie 3-2 prowadzi z Tariuszem Szpakowskim. Teraz kategoria. Polem przechodzimy do drugiej kategorii Ligi Europejskiej i Mistrzostwa Europy i zobaczymy, jak tutaj panowie będą sobie na tym odcinku radzili. Zaczynamy od pytania od widza pana Mateusza Chrzana. Nie z Chrzanowa, tylko z Chrzana. Wymień co najmniej dwóch Polaków, którzy występowali w klubie Derby County. Nie schrzańmy tego. Nie schrzańmy. Wiedziałbym. Podpowiedź byłaby jeszcze jakaś tamtego, ale już nie zdążymy. Brasik, no. A powiedz. Bielik. A Gianniulka nie. Gianni? Nie. Gianni w Southampton, ale czy Dobby? Ale moim zdaniem no Christian Bielik i na pewno Grzegorz Rasiak. Tak. I Rossi, no. Christian Bielik, Grzegorz Rasiak. Dobry. Komputer? A, perfektamente. A Haj to też? A Gianni też był, czy nie? Nie. W Derby nie? Nie. Gianni byłby też. Kolejne pytanie. Tomek to Hajto. Tomasz Hajto, Przemysław Kazimierczak. Kazimierczak i Tomasz Cywka jeszcze. Tomek. A Christian Bielik obecnie wciąż jest w klubie. Najwięcej występów z tego grona ma Cywka, 47 meczów, najwięcej goli, natomiast Rasiak 23. 0,7. Ja tam byłem wtedy, słuchajcie, żeby z nim zrobić wywiad, napisać reportaż. Z kim? Z kim? Z Rasiakiem? Z Rasiakiem. Rzeszkiem, no. Jak on tam grał, po prostu nigdy nie widziałem, żeby... A przyjechałem pociągiem z Londynu, wysiadłem w dniu meczowym, więc tłumy już ciągnęły na stadion. I powiem wam, że nie wiem, czy do dzisiaj widziałem większy tłum w koszulkach z nazwiskiem Polaka na plecach. Bo powiem wam, że wcale na przykład w Borussii Dortmund czy Kuba, w swoim czasie widziałem dużo Kuby, ale wcale tak dużo, bo oni mieli reprezentantów Niemiec, nie wcale tych naszych. Lewy w Monachium też, ale tam Thomas Müller. To był dla mnie też szok, to o czym opowiadać. Tak? Dla mnie to były te czasy, kiedy tu z Kamila się troszeczkę naśmiewano, że drewniany. Ja pojechałem na staż do Torino i byłem w szoku. To był jak niedźwiedź na Krupówka. Tak. Wszędzie Kamil był absolutną legendą, wyszedł na rozgrzewkę, bo nie grał od początku z Cagliari. I śpiewali o nim piosenki. Od momentu, kiedy się pojawił. Dla mnie to było absolutne zaskoczenie. Jest taka kiedyś Tomek Lipiński jeszcze w Kanal Plus pojechał do Turynu zrobić reportaż z Kamilem i akurat trafił na ten tydzień, gdzie rocznice? Byli rocznice, rocznice, gdzie się ta drużyna Torino słynna rozbiła i jest zwyczajem, że kapitan Torino wychodzi i czyta nazwiska wszystkich ofiar tego wypadku. I to było niesamowite w tym reportażu, ponieważ idzie Kamil Glik przebija się przez tłum kibiców Torino, ale tłum naprawdę dziki. I oni wszyscy klepią go oczywiście po plecach, no idzie przez tłum i wszyscy skanują Glik, 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 Glik. To było takie wow. Ale wracając do Rasiaka, powiem wam, tyle koszulek, tyle Rasiaków, ile tam, nie widziałem, poszedłem do sklepu, chciałem kupić koszulkę, sold out, mister, bardzo skuteczny napastnik. Tłumaczę, Rasiak wyszedł, tak? Nie ma już. Tak. I niepotrzebny transfer zupełnie do Tottenhamu, którym... Raciak, niepotrzebny. Dzwoni był, ale wyszedł. Dzwoni Tottenham, mówi mnie dzięki, ja nie zostanę w Derby. Nie idę. Panowie, kolejne pytanie. Jestem poganiany przez reżyserkę Ligi Europejskiej Mistrzostwa Europy. Pytanie od widza Kacper Zrojewa ponownie. W którym tureckim klubie występowali tacy piłkarze jak Frank Ribery? No, spacer. Besiktasz, każdy wie przecież. Galatasaray. To jest oficjalna odpowiedź, pan. Tak. Komputer? Brawo. Si. Galatasaray. Ja w ogóle zapomniałem. A zresztą nie dostałem następnych nazw. A jak bałem się, a jak on gdzieś... Ale nie, faktycznie, Galata. 4-3 prowadzenie ekipy. A ty tak nie podpuszczaj, bo byś jeszcze po powiedział... Po lewej stronie. I pytanie ponownie. Byś trafił jeszcze chcący. Pan Amadeusz z Zamościa. Tym razem jest pytanie następująco sformułowane. Thierry Henry czy Frank Lampard, który z nich zdobył więcej bramek w Premier League? No i tutaj. Thierry Henry. No to już jedziemy, nie ma czasu. Thierry Henry. To jest wasza odpowiedź oficjalna? Tak, czekaj. Pytam. Nie, no Thierry Henry. Thierry Henry. A kto grał dłużej? Angielski, no właśnie ty, Zdzisiu. Thierry Henry. No. A on?
Myślę, że uhum. Oui. Nie no. Komputer? Dobra, uri. Nice. Ała, dzięki smutku. Dziki ryj, że. Ale żeśmy zapunktowali. No pewnie, że to. Yeah. Frank Lampard. Ale Frank może być jak... 177 goli, a oni 176. No nie no, pomylić się o sztukę? No. Nie no, ja może, może jego kopać? Byliby na pewno bardzo... Wielki elektryku, czy jego może ładne kopać? Pytanie, ładne pytanie. Ja nie mogę z nim grać. Ale nie słyszałeś tego? Nie słyszałeś tego? Chyba też bym powiedział Thierry Henry, wiecie? Bo to najskuteczniejszy strzec w barwach Arsenalu. A tutaj powiedział Frank, ale też Frank długo grał. Nie no, całe życie. A, bo dobrze, ale z pozycji pomocnika. Bo to było w Premier League, nie w Chelsea. Tak, bo on Premier, jeszcze trochę do... Premier, więc. Grał dobrze. Potem jeszcze w Manchesterze City Premier. Przez sezon. No to gdzie byście chcieli, że w Premier League? No to ja wiem, że w Premier League. Ale po co to teraz grzebać w trupach? Nie wiesz, koniec. Właśnie, weź na klatę, dobra. Zawaliłeś. Panowie, znów Ligi Europejskiej, Mistrzostwa Europy, pytanie od pana. Czy ja mogę, czy ja mogę zamówić mu kwiaty? Przeprosi na mnie. Schotomowa, widz, pytanie jest następujące. A, Albania. O, B, brawo. Belgia. Samo. Belgia. B, C, Belgia. Łotwa. Która z tych drużyn zdobyła więcej punktów na mistrzostwach Europy? Europy. Moim zdaniem Albańczycy wtedy, oni zdobyli 4 punkty, nie wyszli z grupy, ich wysiudano tak nieelegancko. Tak, a Łotysze nie? A Łotysze na pewno nie zdobyli. Chyba A, Albania, B, tyle samo, C, Łotwa. Albania. Albania. A ja bym Albania. Albania, Albania. Też mi się wydaje, że... Albania. Nasza odpowiedź jakby co, brzmi... Jakby, żeby nie czekaj. No. Albania co, drugie? Tyle samo albo Łotwa. Łotwa grała raz. No grała raz. No grała raz, bo wtedy Polaków wy... No grała, no. Czyli grała na Mistrzostwach Europy. W Portugalii. Ale czekaj, ale oni nie zrobili 4 punktów? Łotysze? To Łotysze? Nie. No, nie. Też tam się dobrze bawili. No, nie, moim zdaniem. No czekaj, ale Albańczycy, posłuchaj, Albańczycy mieli grupę z Rumunami, z Francuzami... I ze Szwajcarami. Kurde, ale oni mogli tam... Ale poczekaj, cholera jasna. Mówisz, że zdobyli 4 punkty? No Lampard już był. Albańczycy aż 4? No wolno, gdzie? Dobrze. No. Nie ma takiej możliwości. No panowie, kończy się czas. Nie, wiesz co, pierwsza... Dawaj, tyle samo ładujemy. Tyle? Nie. O nie. O nie. Zagrajcie jeszcze raz. Zagrajcie jeszcze raz w papier. Chcemy jeszcze raz mogli, papier na nie, bo mogli zdaniem, zrobić po punkcie. A zdaniem to była taka historia, że ta Albania zajęła 3. miejsce w grupie, ale nie zdobyła. Potem kolejne grupy grały w następnych dniach i tych Albańczyków w sumie wysiudali, więc oni nie mogli tam zdobyć tak mało punktów. Oni kogoś tam musieli ograć. Tylko nie chcemy papier na 3. Może Albandi, też mieli tylko 3. Jak kopię, to jego teraz. Dobra. Czyli odpowiedź wasza? Albania. Albandi. Albania. To jest dobra odpowiedź. Komputer? A, Smoczku! Czyli uznaję odpowiedź. Teraz to Smoczku, tak? Najlepiej. Jak kopać to jego, jak kopać tego. O, Smoczku! 3 punkty, wygrana 1-0 z Rumunią. 4-3. Natomiast 3-3. Tak. Łotwa 1 punkt, remis 0-0 z Niemcami na Euro 2004. To jest, pamiętam to, jak gdzieś miałem wtedy remis z Niemcami. Bramkę nie strzelił ten, który grał w Legii. Sadiku? Tak. Nie, nie. O, nie wiem, chyba nie. Tak mi się wydaje, że nie. Jeśli chodzi o piłkę albańską, jesteś dla mnie. To było Ferrari, słuchajcie. No, posłuchaj. Sadiku, Ferrari. 5-4. Trzymajmy ich na dystans. 5-4. Ale, no. Czekaj, czekaj. Koncentracja. Czy wiecie, że... Czekaj, co to była za historia? A teraz na pewno tak... nieciekawa. Jedźmy dalej. Nie, ona... Jedynie w Albanii. Nie, ona... Nie. Poczekaj, to jest jakaś... jakieś dobre jaja. No, że Sadiku stwierdził, że to, że nie grał w Legii, to tak jak trzymanie Ferrari w garażu. Się przypomniało. Nie, przyjechał kiedyś jakiś dziennikarz przeglądu sportowego z Albanii. Rozmawiał nie, no, tam... Dziennikarz nie miał, przegląd nie miał korespondentów w Albanii. Przy jakiejś okazji graliśmy z tymi Albańczykami. Nie wiem, o co chodzi. Teraz już tak mówię z głowy, czyli z niczego. I się okazało, że będąc w Albanii, rozmawiając z kibicami, ci kibice go pytali, czy tam, żeby pozdrowić Smokowskiego i Twarowskiego, daję słowo honoru. Okazało się, że gdzieś nas na pirackich streamach oglądali jakieś Ligi Plus Ekstra, czy coś, w ogóle polską ligą się interesowali. Dawny czas, jak żeśmy pojechali do Albanii. Także posłuchaj, nie wiem, czy ciebie znają w Albanii, na ale mnie spotkanie rewanżowe przyjechaliśmy, zabrali nas z lotniska, zawieźli nas do hotelu i mówią, panowie, czekamy na was, był tłumacz oczywiście, i zwiedzicie tej Tiranę. No, zeszliśmy, siedliśmy do autobusu, autobus przejechał 200 metrów, zapraszamy. No, pewnie jakiś koniec? Zabytkowy obiekt. Wchodzimy, a to kino. I mówią, proszę usiąść, wpuścimy wam film. No, tak, i to, to jest Tirana. Zwiedzanie Tirany. Wszystko pod kontrolą. Ale film był w Tiranie. Tak. Liczy się. Panowie, ostatnie pytanie z kategorii Ligi Europejskiej Mistrzostwa Europy. Przystanie 5-4. Pyta Kuba z Jastrowia.
Który angielski zawodnik... O, są kwiaty to z przeprosinami za tą opowieść. Dziękuję bardzo. Wspaniale, pięknie. Klasse gemacht. Dziękuję. Rozliczymy się po programie, panie Grześku. No. Który angielski zawodnik, debiutując we wrześniu 2005 roku w Realu Madryt, zdobył gola samobójczego? Woodgate. Tak. Woodgate. Leeds United, jeden z najbardziej nieszczęśliwych transferów. Nawet bez odpowiedzi dostaliśmy punkcik. No, proszę. No, ej, na zielono. Boku, no dobra, puchar przechodni. Nie no, są w formie. To jeden z najbardziej nieudanych transferów w historii Realu Madryt angielskich piłkarzy. Teraz pytanie dla widzów. Tak jest, uwaga proszę państwa, uwaga. Teraz już panowie. Panie, pytanie od widza Amadeusz z Zamościa. Który z trenerów pracujących w XXI wieku w Ekstraklasie reprezentował jako zawodnik Chorwację na Mistrzostwach Europy w 2004 roku? Podoliński. Dobre, naprawdę dobre. Podoliński. Robert. Podolić. Bielica. No właśnie, tak to puentujemy. Nenad Bielica oczywiście zagrał 2 mecze na tych mistrzostwach, tutaj podpowiedź ze strony Darka Szpakowskiego. I tak kończymy, proszę państwa, drugą część rywalizacji. Jesteśmy ile na półmetku, 6-4 w szatni, chwilę tam... 4-6. Poczty kwiatowej. Nie ma tragedii, ale 4-6, dwa punkty trzeba. Teraz szansa przed wami, bo Liga Mistrzów i Liga Europy otwiera swoje podwoje. I uwaga, zaczynamy od bardzo mocnego pytania od Artura z Siemianowic. Oj, myślałem, że Siemiotycz. A nie zapisałem, czy Śląskich, czy w ogóle Siemianowic. Jaki? Siemiotycz chyba nie jednak. Gianluigi Buffon w rozgrywkach Ligi Mistrzów, w nawiasie eliminację, zadebiutował w meczu z polskim klubem. Kurde, no nie zdążyłem, no. A nie wiem, czy chodzi o nas... No wiem, że z Widzewem. Jaka była może pora roku? Odpowiedź jest tak, albo nie. No, tak. No nie wiem, tego nie wiem. Ale, ile goli puścił? Takie jest pytanie w tym dwumeczu. Widzew Parma. Może być taka. Tak? No nasza odpowiedź Widzew, no bo nie wiem. Nie mamy dwa do wyboru, to chyba się nie zwariuje. Komputer? Nie zwariujemy. Nie, no. Tak, chodzi o Widzew Łódź, sierpień 1997, dwumecz Parma, Widzew, Włosi wygrali dwumecz 7-1. Niestety komentowałem ten mecz. A ja byłem reporterem. Naprawdę? Widzowie naprawdę? Też tak twierdzą. Tak? No. Buffon zagrał w obu spotkaniach, jedynego gola strzelił mu Ukrainiec Andrii Michalczuk. A propos, to mogło być Tomek, pytanie. Z okolic tej rywalizacji Widzewa z Czarnomorcem Odessa. Poleciałem wtedy też jako specjalny wysłannik, miałem komentować ten mecz i nie udało mi się go skomentować, słyszałeś? Pamiętam, tak, to było straszne. Dlaczego? Bo to była taka historia, że przyjechaliśmy, posadzili mnie na stanowisku na tym stadionie Czarnomorca Odessa w jednej kabinie, a obok siedział taki taki komentator tam słynny, jakiś ukraiński i tego. I się okazało, że z tą moją kabiną jest problem, nie ma w Warszawie w ogóle CUE, dlatego na telefon co parę minut dzwoniłem, czy już słychać mnie w Warszawie i tam coś krosowali, kombinowali z tymi antenami, nic się nie udało. W końcu przyjechał taki cały szef tej transmisji, powiedział tak, że do tego komentatora ich niego mówił, ponieważ to są goście z Polski, to nie mają pierwszeństwa, pan niestety musi przesiąść się do tamtej, będziemy kombinować, to łatwiej będzie na rynku ukraińskim znaleźć sygnał, a oni na tej eksportowej jakiejś tam kabinie będą korzystali. I, a on taki, nie, absolutnie nie wyjdę, tak siadł, pamiętam, zdjął słuchawki, ale powiedział, że się nie ruszy, nie? I tam zaczęli do niego dzwonić, notable gdzieś tam w ogóle i z federacji, i tam w ogóle o polityków jakichś się odbiło i w końcu taki naburmuszony, dosłownie 3 minuty przed gwizdkiem wstał i wyszedł. Zwolnił mi to miejsce i tam poszedł sobie gdzieś. Komentowałeś się. Tak, już nie było czasu na sprawdzenie czegokolwiek. Siadłem i tą pierwszą połowę tam jadę w emocjach. Państwo, właśnie za chwilę początek pierwszych gwizdek, coś tam jadę, tą pierwszą połowę, skończyło się wszystko. No, z tamtego, schodzę w przerwie na chwilę tam do tego telefonu i tam mówię, no i co, słychać? A, nie, Janusz Basalek komentuje. Bo... już nawet konflikt... Facebook też nie dało eksportowej. O, konflikt dyplomatyczny z Ukrainą, a tutaj na darmo. Dobra. I panowie, zaczynamy zatem... Nie, nic nie zaczynamy. 7-4 no właśnie, to się 7-4, zacząłem. Ale zaczynamy tą... Jaka kategoria? Agresywnie. Brawo ty. Agresywite. Tak. Teraz pytanie bardzo interesujące. Z ale kolei... jaka kategoria? Cały czas ciągle Liga Mistrzów i Liga Europy. Ten trzeci dział jakby. Pytanie od widza pana Oskara z Czapli, okolice Złotoryi, proszę państwa. Żeby nie było. Finał Ligi Europy, między którymi drużynami zakończył się po serii rzutów karnych... I teraz w nawiasie, który finał Ligi Europy przypominam, a Liga Europy liczona jest od sezonu 2009-10. Chodzi o to, który finał a co to jest Ligi koniec Europy, pytania? Między którymi drużynami zakończył się po serii rzutów karnych. Czyli finał Ligi Europy w 2010, tak? Nie.
Liczone, nazywana jest od Liga Europy po Pucharze UEFA od sezonu 2009. Dlatego chodzi o który finał Ligi Europy w tym ostatnim dziesięcioleciu zakończył 2010? Rzutami nie, od 2009-2010. Czyli nie, wcześniej był Puchar UEFA. Jako Puchar UEFA, a od 2009-2010 te rozgrywki nazywają się Liga Europy. Darku, tu jest i który tak, finał Ligi Europy? Że jak nikt się nie zgłasza, jak się nikt nie zgłasza, to zostaje zmuszona do odpowiedzi ta drużyna, która prowadzi. Nie. Który finał Ligi Europy? A rozgrywki Ligi Europy funkcjonują oficjalnie pod tą nazwą od 2009. Zakończył się rzutami karnymi. Darku, dajmy im odpowiedzieć. Ja uważam. Zaraz, co daj. To Edek wybiera. Dajmy. Edek wybiera, ale zawsze jest. A dlaczego co zawsze? Sama zasada. Dostajesz z nieba informację, że. Stary, a to nie podajemy ręki tym, którzy grzęzną? Urobił cię. Nie, no bo co to za podanie ręki, jak my nie wiemy. Mamy święty. Czyli wystarczy, jak podamy datę, rozumiem, tak? Czy musimy podać między kim a kim? Który finał? Jaki który? No to chodzi, mamy wcisnąć. Mamy tak. Mam w którym sezonie, Ligi Europy, która funkcjonuje od sezonu 2009-10, można się finał po pierwsze, rzutami karnymi. Gdzie był ten finał, w jakim mieście, kto grał i kto sędziował. Dobra, zapytam tylko komputer, czy chodzi tylko o podanie roku? Drużyny. A. Jednej przynajmniej? No nie, no dwóch. No nie, dwóch. Tu nie było karnych. Tu nie było karnych akurat, tu nie było z Dnipro, nie było. Sevilla, Atletico Madryt. Nie. Nie, Sevilla, Benfica, Lizbona, sezon 2013-2014. No tak, no przecież. Wyszarpaliśmy ten punkt, Hiszpanii, żebyś mi dał do 4-2 do w konkursie 11, a więc 7-5. No, troszeczkę pod... Zaj, bo ze mnie robisz głupka. Ja nie. Mamy szansę jeszcze, Michał, do końca. Teraz mamy. Wiedzieliście? I panowie, pytanie... A skąd? Darek tam. Od pani Pauliny z Włodawy. Pani Paulina. Pani Paulina, to my wiemy. Sevilla, Benfica, pamiętam dokładnie, nie komentowałem go, ale pamiętam ten finał. Z takim dramatem w końcówce właśnie i rzutami karnymi. Tak to tyle, to ja teraz też bym powiedział. Teraz to i mi się coś przypomina. Panowie, pani Paulina z Włodawy, to sobie przypominajcie, ale później. No dawaj. Teraz takie nazwy. Bayern Monachium, Chelsea Londyn czy Inter Mediolan. Coś mi się obiło. Który z tych zespołów jako jedyny po wygraniu Ligi Mistrzów w kolejnej edycji zakończył grę w Champions League nie wychodząc na grupy. Fazie grupowej. Strzelałbym, że Inter, bo tam się po odejściu Mourinho wszystko posypało. A nie Chelsea? A może... Zaraz, ale nie no, Chelsea wygrało... No wygrało wtedy z Bayernem Monachium. Tak. Ja bym stawiał na Inter, bo tam pamiętasz, przed Benitez trzech Chelsea. Trenerów się zmieniło. Moim Chelsea. Bo Chelsea trzeci wybór Bayern? Bayernem. Bayern na pewno nie. Bayern, Monachium, Chelsea czy Inter Mediolan? Który z tych zespołów jako jedyny po wygraniu Ligi Mistrzów w kolejnej edycji zakończył grę w Champions League na fazie grupowej? Powiedzmy Chelsea. Że Chelsea? Kłócą się. Chelsea, nie kłócimy, to jest narada. Panowie, no. Ufam Darkowi, skoro Darek mówi, że Chelsea jest Chelsea? W stanie nawet przyjąć tak? prąd no. na siebie. Komputer, uwaga. Tak jest, Chelsea. Brawo! Chelsea. Ja bym stawiał, brawo. A ja bym stawiał na Inter, bo pamiętacie, tam wtedy chaos. No. Wymieniałeś tych trenerów, Rafa trenera, Benitez. Trenera, który prowadził Chelsea i on potem... Tylko nie wiem, czy on, ich czy on już odszedł po triumfie. Di Matteo. Roberto Di Matteo. W następnym sezonie odszedł. No więc właśnie. Może był wtedy. Ile tam jest? Zajęli trzecie miejsce w grupie w Lidze Mistrzów, ale na pocieszenie wygrali Ligę Europy. 7-6 już jest? Tak, 7-6. Teraz mieli dobrą serię nadgoniliśmy. Dwóch punktów zdobytych z naszego błędu. I proszę Państwa, Liga Mistrzów i Liga Europy. Kolejne pytanie, pan Kacper z Chotomowa. Które dwie drużyny wystąpiły w jedynym hiszpańskim finale Ligi Europy? To za późno. Tak? No, jak mówiliśmy. No to ja to tak sobie strzeliłem. Kto tam był? Tam przecież i inne drużyny awansowały. No, jedyny hiszpański finał Ligi Europy. Ciągle... No właśnie, tak mi... ...od czasie od sezonu 2009-10. Mogli to cały czas... Ja myślę, że... Strzelamy tak? Villarreal, no... Dobra, jedziemy tam, trudno. Sevilla, Villarreal. Komputer, uwaga. Spłożysz, kurwa. Chodzi o Atletico Madryt i Athletic Bilbao. O, finał rozgrywek 2011-2012. To byliśmy bardzo blisko. Atletico wygrało 3-0. W Hiszpanii byliście. Jaki jest wynik teraz? Jaki jest wynik? Teraz jest właśnie doprowadzenie do remisu 7-7.
Niski pressing. Słuchajcie, pamiętacie rok chyba 87, Darek, była taka sytuacja w Pucharze UEFA wtedy jeszcze, że pięć niemieckich drużyn grało w ćwierćfinale i cały z kolei półfinał był tylko niemieckimi zespołami wyłożony. Nie? Wszystkie cztery miejsca, ale gdyby ta piąta, gdyby nie był inny system rozgrywek, pewnie by też pięć. Się wycięła. Wzbudzało to wielką podobną emocję w domu Martina Maxa. W Tarnowskich Górach podobno ludzie szaleli. Tarnowskich Górach, ulice puste. Coś nieprawdopodobnego. I właśnie w takim buńczuczym nastroju przechodzimy do ostatniego pytania z cyklu Liga Mistrzów, Liga Europy od pana Kacpra Schotomowa, także naszego stałego wielbiciela. Które dwie drużyny wystąpiły? To już było właśnie, panie Kacper. Atletico Madryt, dobre. Dobre, dawaj. Atletico Madryt, dobre. Macie punkt. Tym razem będzie pan Kacper Alzwajewa, przepraszam. Nie z Bogdańca, z Bogdańca, tylko tak. Wymienić wszystkich trzech piłkarzy, którzy zdobyli w fazie grupowej jedynej edycji Ligi Mistrzów, jednej edycji Ligi Mistrzów, minimum 10 goli. Minimum 10 goli. Cristiano Ronaldo. Robert Lewandowski. I Messi. I Messi. Krótko, szybko zwarcie, tak panowie? Tak. Znaczy Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski. 11, jest rekordzista. No. Tak. No nikt tam tyle w ostatnich latach nie nastąpił. Robert 10 i Messi też. Tylko to, czy to w jednej edycji? Kurczę, nie mogę sobie przypomnieć. Bo tam też były takie różne przypadki. Znaczy nie, no, to pewnie... No uwaga, komputer proszę bardzo. Nuda. Dobra. Nuda. Dobra. Ale tu się losy wydarzeń zmieniają. 7-8 po trzech kategoriach. I to zauważyłeś, że tego koła ratunkowego durnego? A może telefon do przyjaciela? W czasie my nie mamy chwilę, a ja zapytam wszyscy, widzów, nie? Mamy pytanie do państwa, oczywiście także na zakończenie tej sekwencji Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Nie odpowiadam. Mianowicie, tak? Który włoski klub jako ostatni przed Juventusem Turyn wystąpił w finale Ligi Mistrzów? O jaki klub włoski chodzi, który ostatni przed Juventusem Turyn wystąpił w finale Ligi Mistrzów? Inter. No. Tam jest tylko kwestia, czy Sassuolo, czy Spal, tak? No to jest... Jabelska... Spal, żółte kalendarze. Spal. No już, możesz mówić. Inter Mediolan, sezon 2009-10, wygrana 2-0 z Bayernem Monachium. Milan 2007-2005-2007. A Juve później grało dwa razy w finałach, oba przegrane. No! Najpierw z Barceloną, a potem z Realem. Dobra. Tak jest. Oba komentowali. Proszę państwa, 8 do 7, emocje są nieprawdopodobne. Mamy ostatnią kategorię, 5 pytań i teraz... Ale jaka kategoria? Ligi Światowe i Mistrzostwa Świata. I pytanie zaczyna się bardzo ambitnie od tego, kim jestem, zgadnijcie. Uwaga, kim jestem? Zdobyłem 3 gole na ostatnich Mistrzostwach Świata. Występowałem między innymi w Niemczech, Hiszpanii czy we Włoszech. Mhm. Gram na pozycji napastnika. W finale mundialu w Rosji zdobyłem gola i bramkę samobójczą. Ale nie ma do końca. Ale ja już wiedziałem. Nie ma znaczenia, my nie wiemy, ale to jest, sorry. Nie wiecie? I oprócz tego pytanie jeszcze jest... Jakie? Ja już nie dodawaj. Nie, no skończmy już. Tak, bo jechaliśmy, tak? Jestem napastnikiem, zarejestrowałem, grałem w Niemczech, Bayern, Atletico Madryt i Juventus. Teraz w Chinach. Nie w Chinach. O Chinach nie było rozmowy. On gra w jakimś tam arabskim. Arabskim, tak? Al-Ali czy coś tam. Nie, jakimś tym. Jestem Mario Mandzukiczem. Czy jest z waszej strony Z waszej strony protest? Protest oficjalny. Oficjalny. Dlaczego? Może być pół punktu. A czego nie doczytałeś? Tam. Moim zdaniem... Nie, dobra, powiem, dobra. Teraz za długo w tym momencie powinienem już... Spektakularnie. Ale teraz przeginać. Spektakularnie. Doczytał. Rzecz w tym, że doczytał. Tak. Bo zdobyłem gola, że zdobył bramkę samobójczą, powiedział. Zawisnąć. Ale skoro... Po pół litra zapiszmy. Bramkę, to już raczej wiadomo, zdobyłem... Zdobyłem gola i bramkę. Ale możliwe, że wiadomo, ale nie wiemy tego na pewno. No dobrze. Także. Dobrze, pół punktu za karę. Po pół litra. Sobie odejmuję pół punktu. No teraz nie, 9, teraz jest okej. Ty 5 punktów z rzędu zdobyli, wiesz o tym. Mamy straszną... mamy serię jak... Bo ja ich słucham, ja się Dobra, uwaga, słucham. Panowie. Dobra. Pamiętasz, co było po 5 porażkach? Był remis. Koncentruj się. Ale co mamy teraz? Co mamy teraz? Był taki klub. Który klub? Światowe mistrzostwa numer 2, panowie. Eksplozji. Ligi Światowe? Tak, pytanie. I Mistrzostwa Świata. A, i Mistrzostwa Świata. Pytanie, uwaga. Chodź. Ile razy turniej finałowy Mistrzostw Świata odbył się poza Europą? O. Uwaga. Nie. Co nie? Co nie? Dobrze. Nie ma uwagi. Co nie? 30 Urugwaj. 50 Brazylia. 58 Szwecja, czyli 62 Chile. To jest 3. Meksyk.
Meksyk 70 Stany? To jest 4. Poczekaj, 78 Argentyna to jest 5. 86 Meksyk. I Brazylia. Nie, Korea, potem jeszcze. Ach, Korea. Stany Zjednoczone to już 7. RPA to 8. Brazylia. No i Brazylia. I Brazylia to 9. A zaraz. A Japonia, Korea liczymy podwójnie. To dobra, 9. Panowie, nie daliście mi dokończyć pytania. Była kwestia jeszcze tego rodzaju, takie koło ratunkowe małe dla was. Można się pomylić o jeden turniej. A, no to... W założeniu w ogóle, że Rosja to kraj europejski oczywiście. Odpowiedź prawidłowa jest komputer, uwaga. Tak jest, bo generalnie jest 10 takich turniejów, ale zmieniliśmy, jak powiedziałem, jeden błąd. 30 rok Urugwaj, 50 i 2014 Brazylia, 62 Chile, 70-86 Meksyk, 78 Argentyna, 94 Stany Zjednoczone, 2002 Korea, Japonia, 2010 RPA. Tak. No to 21-10. Nie no, albo Japonia, Korea. Ja ci dobrze wymienię, a to nie potrafisz na palcach policzyć. Nie, ja na palcach bardzo słabo liczę. 8 do 9. 8 do 9. Aż przerwaliśmy, to patrz. Pytanie kolejne, tym razem Kuba z Jastrowia. Musi być. Panie Kubo. Uwaga, panowie. Panie Kubo, no żeby... Kto był rywalem reprezentacji Kolumbii w meczu, gdy René Higuita popisał się... Rumunia. No to jedziemy z tym. Poważnie? Tak. Tak mi się wydawało. A, że myślałeś, że ze Stanami? Jak popisał? A, bo chyba... Nie. Rumunia. Tak? Nie, wiem. Kamerun. Pierwsze słowo do dziennika. Ale to był... Pierwsze. Jeszcze raz. Siada, nie rozmawiaj. Bo ja wiem, jeszcze nie wiem, czym się popisał, ale moim zdaniem... Ja ci powiem, czym tymi wybiciem piłki. Popisał się dribblingiem, danym zabrał skorpion kikiem. I była Anglia. Komputer, uwaga. I była Anglia. Anglia. Skorpion kikiem. Ach, skorpiona chodziło. Opisał, gdy René Higuita opisał się interwencją skorpiona. No tak, bo trudno ja powiedzieć, tylko z tego opisał się tak, nieudanym dribblingiem. Jakim dribblingiem? W ogóle nie pamiętam żadnego dribblingu. Pamiętasz, zaczął się bawić. Nie, to nie był dribbling. Mila mu zabrał piłkę i gola strzeli Kamerunczycy. Tak. Była taka. Stąd się nikt pomylił. Tego nie pamięta. We Włoszech. Ale to nawet jeżeli, głupi jestem, bo przecież popisał się, no to musiał... Ja drugi protest poproszę. To robiłem ten mecz. O. No to mnie mogłeś powiedzieć. A tamten to był towarzyski mecz z Anglią na Wembley. Ale to byś wtedy powiedział, popisał się. Tam tak. No dobra. I uwaga, jedziemy. Panowie, pytanie przedostatnie. Jest dziś 8. Nie przegramy. 8 dla będzie remis najwyżej. Drużyny z prawej strony. Nas zdemolowali w duch ostatnich kategoriach. Nie na mundialu. No uwaga. Co na mundialu? Ponieważ są to Mistrzostwa Świata i Ligi Światowe. Na mundialu w 1982 roku w meczu rozgrywanym na Camp Nou hat-tricka zdobył reprezentant Polski. O. A, poczekaj, jeszcze nie wiadomo, bo może być... No już wiadomo, no, ale mamy jednego. No, ale wiadomo, hat-tricka. Jednego. Ja wiem, ale, i koniec. Ale pytanie może być na przykład o Belgów. Reprezentacja Polski Mistrzostwa Świata, czy to są Mistrzostwa Świata i Ligi Światowe? Pytanie jest Ligi Światowej i Mistrzostwa Świata, dawaj, mundial w 1982 roku. No, Zbigniew Boniek. Jako, że no tak, Zbigniew Boniek. Ale pytanie brzmiało pewnie, kto stał wtedy w bramce Belgii. Z kim graliśmy ten mecz? Właśnie. Ale tak, z Belgią było. Pytamy komputera. Nie było. Nie było nic. To jest dobre, dobra odpowiedź. Zbigniew Boniek. Zbigniew Boniek. Takie było pytanie, kto strzelił Zbigniew Boniek? No tak, myślałem, że jest odrobinę trudniejsze. Ale to my, to dla nas musi. Bo pamiętacie, że wtedy w bramce nie stał... Minaron stał, nie stał Pfaff. Nie stał Jean-Marie Pfaff. Minaron. Właśnie, taki z brodą gość. Nie będę udawał, że pamiętam, także jedziemy dalej. Opowiadałem ci kiedyś całą historię tego bramka. A hat-tricka na Camp Nou strzelił jeszcze było. Później kto? Ale chodzi o Polaków. Naszą reprezentację, ale oczywiście w ramach Igrzysk Olimpijskich w 1992 roku Andrzej Juskowiak. Tak jest. No z Australią. Pamiętasz ten mecz? Nie było połączenia. Tak, ja komentowałeś z Warszawy, a ja drugą połowę robiłem. Pierwszą połowę, tak. Co nie mamy połączenia z naszym komentatorem. Cały czas siedział ten Ukrainiec w butach. Tak. Gdzieś te mecze tak przewijałem. A on ciągle siedział w butach. 90. No uwaga, bo zremisują. Tak się mówiło kiedyś, pamiętam na Wawrzyńcza, że nie ma połączenia z tym, że szczury przegryzły kable na satelicie. Tak, albo że siedzisz na zwieraczu. Uwaga, Liga jest 9, ta drużyna ma 9, ta drużyna ma 10. Nie, ostatnie pytanie, tak? Uwaga, pytanie ostatnie, bo być może będzie dogrywka jeszcze. Korea Południowa, Japonia czy Arabia Saudyjska? Drużyny z którego kraju najczęściej triumfowały w azjatyckiej lidze mistrzów? Rozgrywki te istnieją od 2003 roku. Korea.
Arabia. 100%. Albo remis, albo wygrana. Remis i Korea? Arabia albo Arabia Saudyjska. Dosyć ciasno tam jest, ale... Zdaniem Japonia. Z którego kraju najczęściej? Zupełnie. Koreańczycy, Higus, Healing, pamiętacie tam podwaliny? Tak, tak, tak. Próbujemy. Podwaliny. Strzelajcie, strzelajcie. Korea. Front jest dla wszystkich, nie? Komputer? Yes! Korea! Korea Południowa. Korea Południowa, tak. Anion Hanseyo. O jeden tylko. O jeden. Tak, tak, pamiętam, oglądałem wszystkie te finały. To co, dogryweczka? Brawo, Darku. Jaka dogryweczka? No, za ile? Nie mam, bo oni... Dwoma bramkami na wyjeździe? Taką łatwiznę, że tam zabrał, refleks miał. I jeszcze pytanie, proszę Państwa, dla widza na zakończenie. Uwaga, od pana Mateusza Schrzana. Który piłkarz strzelił najwięcej goli na Mistrzostwach Świata dla reprezentacji Portugalii? Który piłkarz strzelił najwięcej goli na Mistrzostwach Świata dla reprezentacji Portugalii? Ja bym strzelił na tego na E. No ale no, wiecie, tak, co, że tak. Cristiano mam wrażenie, że już przebił wszystko. Chyba nie. Chyba nie. Nie. Chyba ten chyba na nie. E. Ja no, myślę, wydaje się, że była informacja, Eusebio. Że Eusebio grał. Trochę grał. Trochę grał. Nie, ja myślę, że Cristiano grał. Eusebio, tak? Goli Eusebio. W zaledwie 6 meczach na Mistrzostwach w 66 roku. Cristiano Ronaldo 7 goli. Pięć wpakował. Zdobytych w 17 meczach na Mistrzostwach Świata. Z Koreą 5 wpakował Eusebio czy 4? Nie, nie strzelił 5. On 4. Na jednym meczu 4. Wygrali 5. A ciekaw jestem, czy jest w archiwum telewizyjnym. W 1986 roku, jak żeśmy grali Portugalię, to udało mi się, bo to było to samo studio, zaprosić Eusebio na chwilę rozmowy. Trzeba by poszukać, no, faktycznie. No. Ale jak? Przez tłumacza? Nie, powiedziałem mu, o co go zapytam, przez tłumacza i ten, wiesz, ten powiedział, spytałbym, co on odpowie na to, więc potem na wizji przetłumaczyłem, bo tłumacz nie wszedł na wizję. Czarna perła z Mozambiku, znakomity piłkarz. Fantastycznie. Proszę Państwa, i teraz oczywiście wręczymy puchar. Kwiaty im też. Kwiaty dla Was. Kwiaty swoje dla piękną pogodzialnie. 4-7. Dla wygranych, proszę bardzo, puchar za zwycięstwo. Piłkarz idzie pod napięciem. Szanowni panowie, Michał Pol i pan Dariusz. Ale od razu było wygrane. Ale odrobiliśmy comeback. Ja nie wiem, czy były takie panowie, comebacki. Rzadko przed turniejem jest grawerka już na puchar. Ale zaraz, tu jest drugi ja, jeśli... Tam stoi drugi tam była puchar, spokojnie. Opcja B. Ale to jest za uczestnictwo na bank. Za szanowny... Patrz, patrz, za co tutaj jest, patrz. O. Za, teraz... za zwycięstwo. I teraz posłuchaj. Oczywiście dwa pytania lepiej odpowiedzieli. Po co to kusić? No i bierzemy. I bierzemy. Trzeba było nie wyciągać tego pucharu. No na dobrą wróżbę będzie ten puchar. Słyszysz? Foto, tak? Dobrą wróżbę. Liczy się sport i dobra zabawa. Tak jest. To my też z pucharem zostaniemy. Proszę Państwa, i to wszystko... A to czekaj, z pucharem. W tych okolicznościach przyrody zwycięzcy... I tego, i niepowtarzalny jest. Jeszcze pamiątkową fotkę. Żegnamy się przy piłkarskich quiz pod napięciem. Ale brawa dla... Brawa dla pokonanych. Spakowski na drugim stopniu podium, Michał Poli i Dariusz Spakowski na najwyższym stopniu podium. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy do oglądania podium kolejnych oczywiście przegrać z nimi programów. Zaszczyt. To jest zaszczyt. To jest jak wygrać. Dziękujemy. Sponsorem piłkarskiego quizu pod napięciem są zakłady bukmacherskie Etoto.